Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę z innym tłem i przychodzę do Was z paroma produktami, które upodobałam sobie w miesiącu kwietniu. Nie ma tego zbyt wiele, bo jakoś tak po prostu wyszło. Nie w każdym miesiącu pojawiają się jakieś mega ekstra produkty, które robią na nas wrażenie. Ale tymi, które mi się spodobały i które mi się sprawdzają i których na pewno będę użytkowała również w przyszłości, to chciałabym Wam właśnie te produkty pokazać, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam dalej. Może rozpocznę jak zawsze w takiej kolejności od pielęgnacji twarzy i powiem Wam, że pierwszym takim produktem, który jest produktem tańszym, a myślę, że sprawdzi się u wielu osób, które mają cerę suchą, jest to produkt z jaj i jest to produkt kozie mleko na bliżanie. To jest krem przeznaczony do cery suchej, skłonnej do zmarszczek. Powiem Wam, że to jest właśnie krem tego typu, gdzie osoby z cerą suchą nie chcą mieć natłuszczonej twarzy, a chcą mieć ją nawilżoną. Nie chcą, żeby im się produkty na twarzy ważyły. I to jest właśnie taki produkt, który ma bardzo lekką formułę, natomiast bardzo istotne dla mnie przynajmniej jest to, że on się szybko wchłania, że nie pozostawia żadnego filmu na naszej twarzy. No i tak jak powiedziałam, najważniejsza rzecz, czyli że produkt, który jest później nakładany, mam tutaj na myśli podkłady i wszelkiego rodzaju inne kamuflaże, korektory i tak dalej, po prostu nie ważą nam się, nie przemieszczają się, nic się nie dzieje. Więc jako taki krem bazowy, realnego kremu nawilżającego, to właśnie możecie zajrzeć sobie do jaj i właśnie wypróbować ten produkt, bo myślę, że może się Wam sprawdzić, jeżeli jesteście posiadaczkami cery suchej, tak jak ja. Następny produkt do twarzy jest to baza i jak widzicie już ją przecięłam, bo po prostu totalnie jest już na wyczerpaniu. Jest to baza z Rimmel Lasting Finish Primer. Powiem Wam, że znowu robię to samo, nadużywam słowa, powiem Wam, Boże Święty. Ten produkt mi się sprawdza ze względu na to, że on może służyć nam zamiast kremu. I zanim właśnie zakupiłam tą ziaję, to używałam, powiem Wam, tylko i wyłącznie tego produktu i nakładałam go bez kremu, bez tak naprawdę totalnie niczego, po prostu rano oczyszczałam swoją twarz żelem do mycia, nakładałam ten produkt jako bazę i jako krem właśnie, bo on ma niesamowitą funkcję nawilżającą, naprawdę. Nie jest to baza, która ma jakoś nam na przykład zapobiec temu, żeby nam się jakoś nie pojawiały pory albo nie wiem, na przykład jakoś przedłużać mega trwałość makijażu czy coś w tym stylu. Po prostu ona pełni tą funkcję, że nawilża niesamowicie skórę. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Ja bardzo nie lubię w ciągu dnia mieć poczucia takiej ściągniętej skóry, takiej wiecie, że cały czas czuję, że po prostu coś mam na twarzy. I ten produkt właśnie mi się do tego idealnie sprawdza. Ja Wam tak to pokazuję, jakbyście mogli zobaczyć w ogóle, jak ten produkt wygląda. On wygląda w całości tak. Tak wygląda. Ale już jest przecięty. Bo ja lubię wykorzystywać do końca. W ogóle jest środek dnia, godzina 13, a ja ziewam, nie? Super. Kciuki w górę za moje ziewanie o 13. Jak małe dziecko, które musi iść na drzemkę, nie? Także taka sytuacja. Tutaj mamy podaną informację, że ten produkt ma się, ma nam utrzymywać makijaż, podkład do 8 godzin. I powiem Wam, że on mniej więcej może do 8 godzin utrzymuje ten podkład. Ja Wam powiem, że ja ogólnie czystym podkładem czy bez tego podkładu po prostu mi się pod... Czystą bazą czy bez tej bazy mi się i tak podkład trzyma do 8 godzin i tak. Faktem, że po tych 8 godzinach jak przyjeżdżam do domu po pracy, to i tak zmywam makijaż i jeżeli później gdzieś wychodzę, to nakładam go od nowa, bo on po prostu no, już jest taki znoszony, już gdzieś tam wiadomo, poprzecierany, podotykany i tak wiecie, no ta twarz też automatem się świeci, więc no nie oczekujmy cudów. Ale do 8 godzin myślę, że on faktycznie nawilża tą skórę i fajnie utrzymuje ten podkład i to jest dla mnie najważniejsze. Ja go będę kupowała, dlatego że właśnie on mi daje taki niesamowity komfort na twarzy. Jestem posiadaczką, tak jak już wspomniałam, cery suchej i on mi się sprawdza i myślę, że również z czystym sumieniem mogę go polecić osobom, które tak ową cerę suchą posiadają. On kosztował w chyba naturze, jak go kupowałam. On kosztował chyba około 22 zł i ja nie wiem, czy ja Wam też o nim nie mówiłam full mint w marcu w ogóle. No nic, najwyżej się tych nie. Więc polecam, jeżeli szukacie bazy, która nie ma na celu właśnie ani niwelowania jakiejś czerwoności, ani wiecie, jakiegoś wyrównywania
miejsca, gdzie macie pory, tylko po prostu szukacie czegoś, co Wam mega napierze skórę na dzień, to ta baza jak najbardziej cool. No i tak jak Wam mówiłam w ulubieńcach marca, kiedy pokazywałam Wam peeling do ciała z Perfekty, mówiłam, że kupię na pewno masło do ciała, czy tam balsam. I właśnie zakupiłam go również w Lidlu. I kupiłam sobie akurat czekolada plus olejek kokosowy, funkcja ujędrniania. I powiem Wam, że to jest tak zniewalający zapach, naprawdę. Po prostu pachnie to jak takie prawdziwe kakao, jak taka prawdziwa czekolada, jak taki prawdziwy czekoladowy budyń. I to jest tak niesamowitą, ma przy okazji funkcję, nawet nie tyle, że może ujędrnianie, bo jakoś tego mega nie zauważyłam, ale ma funkcję tego, że właśnie też nawilża skórę. I ja cały czas będę trąbić o tym nawilżaniu, bo ja po prostu mam suchą skórę i dla mnie produkty, które nawilżają, jest tych produktów mega mało. Ja cały czas gdzieś tam szukam takich produktów i właśnie to jest taki produkt, który mi się sprawdził. I jako całego, w ogóle on ma 250 ml, ale ja już go całego wyczerpałam w ciągu miesiąca. Ale ja po prostu, o jeszcze tutaj mam denku, mam troszeczkę, aż się rozmaruję. On zostawia tak niesamowicie nawilżoną skórę, z takim komfortem i jeszcze w dodatku tak bosko pachnie, że szok. One w Lidlu kosztują też około chyba 11 zł, więc myślę, że jak za taką gramaturę, puszyście kremowe masło do ciała, w ogóle tutaj piszę, że to jest, no czy jest puszyste, nie wiem, ale jest na pewno mega pachnące i mega nawilżające i to jest dla mnie najważniejsze. On kosztował około 11, jak powiedziałam, 11,99 chyba dokładnie, więc myślę, że właśnie za taką gramaturę takiego dość sporego produktu, który ma 250 ml, jeżeli ktoś nie jest takim maniakiem nakładania na siebie warstwy zabezpieczającej na noc, to myślę, że nam można też wystarczyć niż na miesiąc, więc polecam. I jeżeli chodzi jeszcze o pielęgnację, to mam tu produkt do pielęgnacji włosów i jest to też w ogóle produkt kupiony w Lidlu. Jest to olejek marakujowy i powiem Wam, ten produkt mi się super sprawdza do moich włosów, bo on, znaczy ogólnie olejowanie włosów sprawdza się, mi się wydaje, niezależnie od tego, którego z olejów będziemy używać. Ale ten maluszek właśnie, olej marakujowy, on bardzo fajnie pachnie, ale oprócz tego, że on fajnie pachnie, to on... Moim zdaniem on mi troszeczkę już przez ten miesiąc naprawił końcówki, bo one są takie troszeczkę bardziej żywe. Dalej, wiadomo, wymagają tego, żeby je pielęgnować, ale ja tak widzę, że one po prostu są w lepszej kondycji i właśnie myślę, że zawdzięczam to temu właśnie olejkowi. On jest też fajny, bo on nie obciąża włosów. Mi też dużo produktów, jak wiecie, bardzo na to patrzę, mi też dużo produktów obciąża włosy, a ten mi nie obciąża, więc jestem z niego zadowolona. Fakt faktem, że on mając te 15 ml i on kosztuje około 6 zł, więc mówmy się, że to nie jest jakaś powalająca cena. Zwłaszcza, że ja na przykład mam długie włosy i ja tego produktu muszę naprawdę sporo dość dać. Zwłaszcza, że ja też robię to w taki sposób, że wiecie, jak na przykład, jakby wam to powiedzieć, przed rozczesywaniem nakładam go, żeby rozczesać włosy. Później jak suszę włosy, to wiadomo, że go wtedy mam. Po wysuszeniu włosów znowu daję ten olejek na włosy i później jak na przykład prostuję, to wiadomo, że już do prostowania mam znowu ten olejek i po prostowaniu też nakładam ten olejek, albo po suszeniu, w zależności od tego, czy wykonuję czynność prostowania, więc ja go dość sporo nakładam, ale ja widzę, że to jest u mnie sprawdzony sposób, ja taki sposób mogę polecić, bo on mi się sprawdza, po prostu. I teraz przechodzimy już do takich troszeczkę bardziej kosmetycznych rzeczy. Ja mam tutaj tylko już jeszcze trzy produkty i tak, najpierw może poruszę temat kleju do rzęs, bo to jest temat taki dość gorący u mnie, dlatego że posiadam klej Duo. Jest to klej, który możemy kupić sobie w Inglocie. I ten klej, dziewczyny, on ma 14 gram i on jest w takiej tubce, ma tutaj taki dzióbek, przez ten dzióbek nam wylatuje klej. Tego kleju wystarczy dać tyle i naprawdę możemy w ten sposób zamontować sobie rzęsy. I teraz taka moja uwaga. Jeżeli idziecie do Inglot, jeżeli szukacie właśnie kleju do rzęs, to ja Wam polecam ten klej Duo, ale w wersji nie Dark Tone, albo w wersji po prostu white, tylko ja Wam polecam go white and clear. I on w tym momencie, nawet jeżeli czasami podczas zakładania rzęs Wam się zdarzy, na przykład ta rzęsa gdzieś się omsknie, że Wam gdzieś wyjedzie na kreskę, czy coś w tym stylu, to z tym klejem właśnie white to clear możecie osiągnąć fajny efekt ze względu na to, że on po prostu zastyga
i zasychana, bezbarwne. Czyli nawet jak Wam się gdzieś coś wyjedzie, nawet jak Wam ta rzęsa się nierówno przyczepi i będziecie musiały później ją gdzieś tam poprawić, to nie zostawicie sobie żadnych ani białych plam, ani czarnych plam. Po prostu będziecie miały to zaschnięte na kolor bezbarwny. I to jest bardzo ważne i ja dlatego polecam, jeżeli już chcecie kupić fajny klej do rzęs, to gnajcie do Inglota i kupcie sobie klej, który zastyga na bezbarwny. To jest bardzo istotne. Ten klej kosztuje około 30 zł, ale nie zrażajcie się tą ceną ze względu na to, że on naprawdę, ja myślę, że on spokojnie starcza na, nie wiem, pół roku, jeżeli to robicie sobie, tylko jeżeli robicie to też klientkom, jeżeli zajmujecie się wizażem, no to troszeczkę mniej, ale mimo wszystko nadal jest to bardzo wydajny produkt po prostu, więc serdecznie Wam go polecam. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek będziecie chciała mnie zapytać, jakiego kleju do rzęs używam, to właśnie używam kleju Duo. I następne dwa produkty, to już są ostatnie produkty, to są produkty do twarzy i tutaj jest to Mary Luminizer od The Balm oczywiście i ona spełnia u mnie super funkcję rozświetlenia twarzy, może teraz nawet to zauważyć, nie wiem, czy to się jakoś mega będzie to światło odbijało ze względu na to, że po prostu nie mamy zbyt pięknej pogody teraz w tej chwili, ale jest to taki produkt, którym możemy zyskać dwa rodzaje wykończenia, albo, znaczy dwa rodzaje, w sumie pośredni rodzaj też. Taki delikatny rodzaj rozświetlenia możemy uzyskać, jeżeli po prostu zaaplikujemy to w odpowiedni sposób. Możemy uzyskać poziom rozświetlenia na poziomie takim mega wow, jeżeli go zaaplikujemy trochę więcej. I możemy też oczywiście uzyskać taki średni poziom rozświetlenia, w zależności również od tego, w jaki sposób go zaaplikujemy. Powiem Wam, że ten produkt ma takie szampańskie wykończenie, więc on się idealnie nadaje do takich cer jak moja, czyli do cer ciepłych. Ale też myślę, że w sumie przy wszystkich rodzajach cer akurat ten produkt się nada. Nie daje on w ogóle różowego wykończenia, więc to jest fajne. Powiem Wam, że on zaaplikowany w nawet niewielkich ilościach po prostu moim zdaniem robi od razu efekt wow, więc trzeba z nim na pewno uważać. Ale ja też Wam go porównam z innym, tańszym o wiele produktem, bo on w stałej cenie kosztuje około 65 zł. Ja go kupiłam za 55, bo akurat trafiła się jakaś promocja, ale znaczy powiem Wam tak, on ogólnie jest mega wydajny, więc ten produkt starczy Wam chyba na rok, na dwa lata, więc powiedzmy, że ta cena, rozłożywszy ją na ilość czasu, kiedy będziemy go użytkować, no po prostu gdzieś tam się gubi. Natomiast jeżeli akurat macie taki miesiąc, w którym potrzebujecie kupić kilka kosmetyków i mielibyście na jeden z nich wydać te 60 par złotych, no to myślę, że też to nie jest jakaś tania kwota, więc mam dla Was zamiennik tego produktu, ale to w innym filmiku. Polecam Wam go, naprawdę polecam Wam. Też fajne jest to, że te produkty mają bardzo fajne pudełeczka, wszystkie od The Balm są po prostu w taki fajny designerski sposób zrobione i to też przyciąga wzrok, co dla nas kobiet jest ważne, dobrze o tym wiemy. No i ostatni produkt, to jest produkt również do twarzy, jest to puder z Rimmel Stay Matte. Ja go mam akurat w kolorze Peach Glow, on ma takie żółte odcienie, jak widzicie, on już osiągnął denko, więc na pewno będzie w następnym projekcie denko. Jest informacja o tym, że on ma nam matowić twarz do 5 godzin i w istocie robi to. Nie daje efektu takiej ciężkiej machy, takiej tapety. Ja teraz możecie to widzieć, akurat mi się wydaje, że ta cera jest nadal taka w miarę rozświetlona, promienna i jednakowoż zmatowiona, więc osiągamy to, co chcemy, przy tym też jakby nie tracąc na jakości tego makijażu. Produkt ten został przeze mnie kupiony chyba na jakiejś promocji w Superfarmie, jak były jakieś promocje tam 50% czy coś w tym stylu, więc też nie wiem, czy o nim nie mówiłam czasem w jakimś ulubieńcu marca, to była kapa, że dwa takie produkty są w ogóle. No najwyżej ulubieńcy kwietnia nie zrobią szału, ale myślę, że każdy z Was coś znajdzie dla siebie, więc ten produkt również polecam. Ustawić cenie kosztuje około tam 18 czy 20 zł, więc też całkiem spoko. Moi drodzy, i to by było na tyle moich wielkich i po prostu mega odkrywczych produktów, jeżeli chodzi o kwiecień. Mam nadzieję, że mimo wszystko i tak każdy z nas znajdzie, z Was znajdzie coś dla siebie. Mi się fajnie tutaj do Was gada, więc mam nadzieję, że również Wy mi nie będziecie mieli za złe, jeżeli te produkty nie będą jakieś szałowe. Jeżeli Wam się ten film spodobał, to zachęcam do klikania kciuków w górę. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek prośby, jeżeli chodzi o filmy, to zachęcam do komentowania, zachęcam naprawdę do wchodzenia w interakcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy się udzielają.
Już powolutku się zbliżamy do 500 subskrypcji i do 500 polubień na fanpage'u, więc jeżeli osiągniemy tak ową liczbę, to chciałabym powiedzieć Wam już teraz, że na pewno zostanie nagrodzona ta osoba, która jest najaktywniejszym widzem. Na pewno zostanie nagrodzona w odpowiedni sposób, mam nadzieję, że w odpowiedni. Też dajcie mi znać, co byście widzieli właśnie na takim rozdaniu z okazji 500 subskrypcji i 500 polubień na fanpage'u na Facebooku, bo też to ma być coś, co Was zadowoli, więc koniecznie dajcie mi znać na dole. Wszystkie te produkty, których było tak mega dużo, o których przed chwilą mówiłam, to oczywiście też umieszczę Wam w opisie pod filmem. Zachęcam do czytania opisu, zanim zaczniecie komentować, ze względu na to, że po prostu zazwyczaj ja staram się umieszczać wszystkie informacje w opisie. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że filmik ten Wam się spodobał, więc zachęcam do klikania kciuków w górę. I dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Pa!